Cześć, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bateriach Energizer Max. To są generalnie baterie, z których ja korzystam na co dzień, a to z tego względu, że po prostu one naprawdę długo wytrzymują. Jeżeli macie na przykład jakiegoś pilota w domu, no i chcecie po prostu, nie wiem, przełączać kanały, tak, no to takie baterie tutaj będą dobrym wyborem, bo po prostu one naprawdę długo wytrzymują, naprawdę mają długą żywotność, a zatem tutaj generalnie to jest mój wybór. Jeżeli chodzi właśnie o baterie, oczywiście przed zakupem zawsze też warto zwrócić uwagę na inne kwestie. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na typ, tak, w tym przypadku są to baterie AA. Do tego warto też pamiętać o sposobie generalnie korzystania z takich baterii, czasami po prostu jedna bateryjka będzie potrzebna czasami będą dwie bateryjki potrzebne tutaj już w zależności właśnie od urządzenia do którego będziecie chcieli przeznaczyć ten konkretny produkt, jeżeli chodzi o sprawy cenowe no to kilkanaście złotych za taki czteropak w sklepie, tak, a zatem generalnie cenowo dość dobrze to wszystko wypada, pamiętajcie też że są to baterie alkaiczne a zatem jeżeli właśnie szukacie tego typu baterii, no to tutaj warto właśnie zwrócić na to uwagę. No i powiem szczerze, ja generalnie jestem zadowolony z tego produktu. Bardzo długo takie baterie wytrzymują, są one również stosunkowo niedrogie, tak? A zatem tutaj generalnie myślę, że mogę Wam z czystym sumieniem polecić baterię Energizer Max, jeżeli jeszcze oczywiście nie korzystaliście z tego produktu natomiast myślę, że jest on dość popularny, tak, a zatem jeżeli gdzieś tam przewinął on się u Was, no to myślę, że już jakieś zdanie macie wyrobione na temat tych baterii tutaj jest oczywiście czteropak natomiast generalnie można też znaleźć inne wersje opakowań, jeżeli gdzieś tam potrzebujecie po prostu większej liczby, no to zawsze można kupić jakąś większą paczkę, są też oczywiście czasami takie baterie sprzedawane na Sztuki, tutaj musicie się oczywiście rozejrzeć, jak to wygląda w Waszym przypadku. Natomiast też wiem, że w internecie oczywiście takie baterie można kupić spokojnie, właśnie na sztuki, czy w różnych rozmiarach opakowania. Zatem tutaj po prostu musicie troszkę poszukać. Natomiast ode mnie jak najbardziej wysoka nota. Ja tutaj wystawiam 9,5 na 10, jeżeli chodzi właśnie o tę baterię. Bardzo dobra jakość, niska cena, no i przede wszystkim długa żywotność takich baterii. A zatem ta tak to wszystko wygląda z mojej perspektywy, ja też jestem ciekaw tego, co wy sądzicie na ten temat, napiszcie o tym w komentarzu, a tymczasem to wszystko zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.